No ja już w roku 2008 wskazywałem na to, że Bronisław Komorowski popełnił szereg przestępstw. Tak w moim przekonaniu było. Ja w tamtym czasie wiedziałem stosunkowo niewiele jeszcze o roli Bronisława Komorowskiego w tym, co spotkało mnie i moich bliskich. Ja tę wiedzę pozyskiwałem na przestrzeni szeregu kolejnych miesięcy. To był bardzo długi marsz, bardzo długi proces, no ale gdy tę wiedzę udało się w jakiś sposób usystematyzować, zebrać i uporządkować, no to wyłonił się z tego obraz taki, w którym Bronisław Komorowski odgrywał jedną z najistotniejszych ról w tej całej kombinacji operacyjnej, którą media nazwały aferą marszałkową. Jak to się wszystko zaczęło? Nie będę oczywiście Państwu opowiadał książki, bo to mijałoby się z celem. Bardzo liczę na to, że Państwo sięgniecie po tę książkę. Wszystko zaczęło się w roku 2006, gdy ja poznałem oficera Centralnego Biura Śledczego, który opowiedział mi o dziś już znanej szeregu Polaków Fundacji Pro Civili. W tamtym czasie mam wrażenie, że o tej fundacji słyszało niewiele osób. Ja przyznam, że nie słyszałem. To było pierwsze moje zetknięcie z tą fundacją, z fundacją niezwykłą, bo oto historia rozpoznawania tej fundacji przez oficerów Centralnego Biura Śledczego rozpoczęła się od znalezienia we własnym mieszkaniu dyrektora 4 oddziału banku PKO BP pana Krzysztofa Sutora z trzema ranami postrzałowymi. Każda z nich była śmiertelna, jeden strzał padł z kilku metrów, a w ekspertyzie, w ocenie uznano, że było to samobójstwo. Wyglądało to zatem tak, jakby dyrektor się zabił po raz pierwszy, po czym strzelił do siebie jeszcze dwa razy. Oficerowie Centralnego Biura Śledczego poszli tym tropem, odkryli kilkanaście podobnie dziwnie wyglądających samobójstw i w efekcie doszli do tego, że to, co tych ludzi łączy, tych nieszczęsnych ludzi łączy, była Fundacja Pro Civili. Sprawdzili działalność tej fundacji na tyle, na ile tylko mogli i okazało się, że była to działalność niezwykła. Na tyle niezwykła, że gdy Jarosław Sokołowski, najbardziej znany świadek korony w Polsce, pseudonim Masa, opowiadał o działalności organizacji pruszkowskiej chętnie i dużo, to gdy przyszło do rozmowy na temat Fundacji Pro Civili, powiedział, że na ten temat nie powie ani słowa, bo gdyby powiedział, to nie ma takiej ochrony w Polsce, która by go ochroniła. Mówiąc krótko, Sokołowski nie bał się mówić o działalności Pershinga, Wańki, Skotarczaka, innych, ale bał się mówić o działalności tej fundacji, która miała nieść pomoc bliźnim. Taka dziwna sytuacja. Jaki był związek Bronisława Komorowskiego z tą fundacją? Gdy ta fundacja założyła szereg takich spółek córek, jedna z nich nazywała się CUBVAT, Centrum Usług Przemysłowych VAT, i ta spółka córka prowadziła działalność na Wojskowej Akademii Technicznej, ale na skutek różnych umów była to tak dziwna działalność, że gdy CUBVAT podejmowała jakieś zobowiązania wobec innej spółki, to zobowiązania finansowe spadały na Wojskową Akademię Techniczną. W krótkim czasie doszło do defraudacji na gigantyczną skalę, sięgającą 380 milionów złotych. To jest oczywiście olbrzymia kwota. Dla oficerów Centralnego Biura Śledczego było zagadką, jak to się mogło stać, gdzie były osoby nadzorujące Wojskową Akademię Techniczną, gdzie był minister, a ministrem wtedy był pan Bronisław Komorowski. Więc to śledztwo zmierzało do tego, by postawić trudne pytania bardzo ważnym osobom z Ministerstwa Obrony Narodowej, także panu ministrowi Bronisławowi Komorowskiemu. Oficerowie Centralnego Biura Śledczego dowiedzieli się także, że były trzy osoby, które miały odwagę zapytać pana Komorowskiego, czemu nic z tym nie robi, dlaczego nie reaguje. Jedną z tych trzech osób był Krzysztof Borowiak. Krzysztof Borowiak, z którym kilka lat po tych wydarzeniach ja się zaprzyjaźniłem, jesteśmy przyjaciółmi do dziś, mieszkaniec Poznania. Człowiek, który płynnie mówi w czterech językach, który jest specjalistą w kilku dziedzinach, ma tytuł doktora. Gdy zadał pytanie panu Bronisławowi Komorowskiemu, on był wtedy dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Obrony Narodowej, a więc z ramienia służby cywilnej podlegały mu wszystkie szkoły wojskowe. Gdy zadał pytanie panu Komorowskiemu, dlaczego nic nie robi z działalnością Fundacji Pro Civili na VAT, czemu nie reaguje,
Bronisław Komorowski zareagował. W bardzo krótkim czasie Krzysztof Borowiak na skutek różnych zabiegów został zdymisjonowany ze swojego stanowiska, a później przez całe lata było mu bardzo trudno znaleźć pracę. Bardzo trudno znaleźć pracę. W efekcie, jeżeli Państwo sięgniecie do mojej książki Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, to dowiecie się, że Krzysztof Borowiak wykonał dla tej książki korektę. Więc pozyskał jakby nowy zawód, ale był specjalistą w dużo bardziej wymagających wiedzy dziedzinach, ale gdzie tylko przez wiele, wiele następnych lat próbował uzyskać pracę i nawet jeżeli ją uzyskiwał, to nie wiadomo skąd pojawiali się jacyś bardzo dziwni ludzie, którzy bardzo szybko powodowali, że on tę pracę tracił. Tylko dlatego, że zadał panu ministrowi Bronisławowi Komorowskiemu dość trudne pytanie. Ja także zadałem Bronisławowi Komorowskiemu trudne pytania. To był rok 2007 i ja wtedy pracowałem m.in. dla programu śledczego 30 minut w Telewizji Polskiej, w TVP Info. To było po dość takich trudnych wydarzeniach, po tym, gdy zginął mój informator, który mi pomagał zbierać informacje w sprawie procywili. To nie był ten oficer Centralnego Biura Śledczego, to był inny oficer, oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I po tych wszystkich wydarzeniach, po tej śmierci tego oficera, ja zadzwoniłem do pana Komorowskiego, który w tamtym czasie chętnie udzielał wywiadów, opowiadał o tym, że wojskowe służby informacyjne były świetnie działającymi służbami. I ja zapytałem pana Komorowskiego podczas tej rozmowy, która była rejestrowana przez telewizję publiczną, gdy wypowiedział się na temat WSI, gdy opowiedział o tym, jaką krzywdę uczyniono tym służbom, rozwiązując je, ja zapytałem pana ministra, czy zna Fundację Procywili. I proszę państwa, w okamgnieniu Bronisław Komorowski, ja mam 4 dzieci, często oglądam bajki z nimi, więc w kreskówkach się takie postacie zmieniają. W jednej sekundzie jest dobry i za chwilę staje się potworem, albo odwrotnie. Bronisław Komorowski dokonał na moich oczach takiej oto przemiany. Jeżeli państwo oglądaliście rozmowę pytania Bogdana Rymanowskiego dotyczące mojej książki, jak zadał pytanie panu prezydentowi o tę książkę, jak Bronisław Komorowski się zdenerwował. Chyba każdy to widział. Jednakowoż jeszcze nad sobą panował. Dobrze radził Bogdanowi Rymanowskiemu, by nie bronił kolegi, który jest oskarżony, kolegi, który jest niewiarygodny i mu tam sugerował, to były sugestie, chyba nie tylko w moim odczuciu, zahaczające o groźby. Nie tylko w moim odczuciu. Więc wszyscy widzieli, jak bardzo Bronisław Komorowski się zdenerwował. No to proszę państwa, gdy ja w roku na przełomie 2006 i 2007 spotkałem się z panem Komorowskim w Sejmie i zadałem pytanie o Fundacji Procywili. To było to, co z Bogdanem Rymanowskim, tylko do potęgi, nie wiem, piątej, dziesiątej, nie panował nad sobą. Był bardzo zdenerwowany. Natychmiast ten miły gospodarz do tego momentu, który poczęstował kawą, herbatą, mnie, operatora telewizji, dźwiękowca, w jednej sekundzie zmienił się w człowieka, który grozi, który pyta, czy pan wie, co pan robi? Nie na taką rozmowę się umawialiśmy. Ma pan minutę na opuszczenie mojego gabinetu. Po chwili spojrzał na zegarek, powiedział pół minuty. Tak się zachowywał Bronisław Komorowski. Możecie sobie państwo tylko wyobrazić, jak bardzo musiał być zdenerwowany. A o cóż ja zapytałem? Ja zapytałem tylko o to, czy Bronisław Komorowski zna Fundację Procywili. I to wystarczyło. Po tym nagraniu, po tym programie Bronisław Komorowski w kilku miejscach sam zaczął opowiadać. Między innymi poszedł na wywiad do Moniki Olejnik i sam jakby chciał zdetonować bombę w kontrolowany sposób, coś tam napomknął, że była taka fundacja, że pytał jakiś dziennikarz o tą fundację, ale przecież to była fundacja, którą rozpracowywali oficerowie WSI, więc o co chodzi? Tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. To samo powtórzył pan Komorowski całkiem niedawno, kilka tygodni temu, nie pamiętam już, która telewizja, w której to było telewizji, ale pan prezydent powiedział po przesłuchaniu w Pałacu Prezydenckim, to był chyba kwiecień, że nie wie, o co chodzi z tą Fundacją Procywili. Mówi się o niej coraz więcej, a przecież wojskowe służby informacyjne rozpracowały tą fundację. Proszę państwa, pan Bronisław Komorowski, śmiem twierdzić, jest niedoinformowany, to ja bym chciał go poinformować. Gdy wojskowe służby informacyjne w kluczowym momencie dla tego śledztwa przejęły to śledztwo od oficerów Centralnego Biura Śledczego, to natychmiast rozpoczęły działania inwigilacyjne, operacyjne i podsłuchowe, ale nie w stosunku do przestępców z procywili, tylko w stosunku do oficerów
z Centralnego Biura Śledczego i w stosunku do urzędników skarbowych, którzy mieli śmiałość próbować kontrolować tę fundację. Mówiąc krótko, tych ludzi, którzy próbowali rozpracować fundację Pro Civili, objęto różnymi działaniami operacyjnymi. Więc pan Bronisław Komorowski albo świadomie mówi nieprawdę, czyli kłamie, albo jest niedoinformowany. Bo gdy mówi, że Wojskowe Służby Informacyjne rozpracowywały Pro Civili, to ja bym chciał go poinformować, że było tak, iż Wojskowe Służby Informacyjne rozpracowywały tych, którzy rozpracowywali Pro Civili. A to jest zasadnicza różnica. Bronisław Komorowski pokazuje to w swojej książce, jest tak naprawdę osobą, która nie jest znana opinii publicznej, bo wiele osób przedstawia go jako właśnie, tak się jawi, jako taki, niektórzy mówią, Safanduła czy absolutny fajtłapa. W moim przekonaniu jest, jednym i drugim, tak się zachowuje. Ale to, co napisał Staszek Janecki, co ja zawarłem w mojej książce na ostatniej stronie, że potrafi być jednak bardzo niebezpieczny i że nie należy go lekceważyć, to też jest prawda. To też jest prawda. Więc jest to taka dziwna mieszanka. Jednakowoż twierdzę, i mam na to szereg dowodów i przesłanek, bardziej dowodów niż przesłanek, że Bronisław Komorowski nigdy w życiu nie osiągnąłby takiego stanowiska, gdyby nie jego zaplecze wywodzące się właśnie z wojskowych służb informacyjnych. To byli ludzie, którzy tak naprawdę pilnowali kariery Bronisława Komorowskiego przez wiele, wiele lat. Ta kariera szła planowo, aż doszło do sytuacji, w której ten człowiek został prezydentem Polski. To się nigdy nie powinno wydarzyć. Nigdy się nie powinno wydarzyć, zwłaszcza po wydarzeniach, po jego zeznaniach, które sam z siebie złożył w prokuraturze. Proszę Państwa, żebyście Państwo zrozumieli wagę tych zeznań. Druga osoba w państwie, marszałek Sejmu, w mojej sprawie, jego w ogóle miał w tej sprawie nie być. Pułkownik Leszek Tobiasz, kiedy opowiadał o tej sprawie, w ogóle nawet się nie zająknął o tym, że w tej sprawie jakąkolwiek rolę odgrywał Bronisław Komorowski. Dopiero Paweł Graś, który bał się tej sprawy, on przesłuchiwany podczas kolejnych przesłuchań, wsypał Bronisława Komorowskiego, powiedział, była taka tajna narada, nie mówił tajna, była narada z moim udziałem pana Bondaryka, pana Komorowskiego, pana Tobiasza. Ja na tą naradę zostałem przywołany, nie wiem po co tak naprawdę pan Komorowski ją zorganizował. Graś się tej sprawy bał i powiedział za dużo. I dopiero po tych zeznaniach Komorowski został przesłuchany w prokuraturze. I tam padały pytania w stosunku do Komorowskiego, między innymi właśnie o to, po co była ta narada. Komorowski... Dziś to już wiemy, dziś to wiemy bardzo jasno, bo to bardzo jasno widać. Wił się jak piskorz, kłamał, wielokrotnie zasłaniał niepamięcią. Jednakowoż powiedział bardzo ciekawe rzeczy. Przyznał się do tego, że rozmawiał z tymi dwoma oficerami, pułkownikiem Tobiaszem i Aleksandrem L., o tym, jak zdobyć aneks. I w jaki sposób to powiedział? Mówi, ci oficerowie złożyli mi propozycję zdobycia aneksu. Zdobycia, nie mieli prawa tego aneksu zdobyć w sposób legalny, więc tak naprawdę popełnienia przestępstwa. I jak pan na tą propozycję zareagował? Wyraziłem zainteresowanie tą propozycją, odpowiada Bronisław Komorowski. Takie wyrażenie zainteresowania jest niczym innym jak przestępstwem. On później w sądzie tłumaczył, że tak naprawdę podjął grę operacyjną. No proszę Państwa, nie dajmy się zwariować. Marszałek Sejmu, druga osoba w państwie, nie ma żadnego prawa do podejmowania jakichkolwiek gier operacyjnych. Tak? Jemu zależało na tym, żeby ten aneks zdobyć. Wszelkimi dostępnymi metodami, choćby na drodze przestępstwa. I to jest prawda. I dlatego Bronisław Komorowski spotykał się z tymi ludźmi. Składa te zeznania, po nim składają inni świadkowie, których zeznania podważają jego zeznania. Kilku świadków podważyło jego zeznania w sposób absolutny. Ja znam świetnie akta mojej sprawy, więc to doskonale wiem. W związku z tym Komorowski jest wzywany drugi raz do prokuratury w styczniu 2008 roku i tam jest dopytywany. Jedną z osób, które podważyły jego zeznania, był Paweł Graś, rzecznik rządu, do niedawna rzecznik rządu, który to Graś mówi, tą sprawą zajęło się ABW, a nie SKW, dlatego że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a nie Służba Kontrwywiadu Wojskowego, dlatego, bo ja miałem informację, że Bronisław Komorowski, że jeden z tych oficerów, z którymi spotykał się Bronisław Komorowski, mógł mieć związki z rosyjskim wywiadem. W związku z tym Komorowski jest wzywany po raz drugi, gdzie składa drugie zeznania, zaczyna od tego, że w tych pierwszych się mylił, nie wszystko notował, wiele rzeczy zapomniał, ma na głowie wagi sprawy państwowej. W związku z tym on prostuje swoje zeznania z lipca 2007 roku i składa teraz nowe, prawdziwe, bo teraz już wszystko sprawdził. I między innymi w tych zeznaniach, tych już
których twierdzi, że są absolutnie prawdziwe i sprawdzone, mówi o tym, potwierdza, że miał świadomość, że jeden z tych dwóch oficerów, z którymi się spotykał, mógł mieć związki z rosyjskim wywiadem. Proszę Państwa, połączcie to wszystko, połączcie to. Druga osoba w państwie polskim, marszałek Sejmu, spotyka się z dwoma oficerami służb tajnych. Jeden z WSI, drugi z WSW. I rozmawia z nimi o tym, jak wspólnie i w porozumieniu popełnić przestępstwo polegające na zdobyciu nielegalnie aneksu do raportu WSI i ma przy tym świadomość, ma podejrzenie, że jeden z tych ludzi może być powiązany z rosyjskim wywiadem. Przecież to powinien być koniec Bronisława Komorowskiego, nie tylko jako polityka, ale w moim głębokim przekonaniu, a nie jestem tu odosobniony, od tego momentu on powinien usiąść naprzeciwko prokuratora i się bardzo gęsto tłumaczyć. Przecież Oleksy spotykał się z Ałganowem. Nie wiemy, o czym rozmawiali. Oleksy się tłumaczył. Ja nie wiedziałem, że to szpieg. Kogo to obchodziło? To było bez znaczenia. Premier spotykał się ze szpiegiem. I premier Oleksy zapłacił za to dymisją z urzędu. Tak? Komorowski mówi, to co zrobił Komorowski, to jest coś znacznie więcej. Bo on przecież zeznaje i podpisuje to własną ręką, że miał świadomość, miał bardzo mocne podejrzenie, że człowiek, z którym się spotyka, może być związany z rosyjskim wywiadem. I co się stało? Kilkanaście miesięcy później zostaje prezydentem Polski. To jest właśnie ta osłona, o której mówił Czarek, ta potężna osłona wojskowych służb informacyjnych. Ciężko się przebić przez tą osłonę. Ciężko się przebić przez tą osłonę. Ja, ilekroć tylko zbliżały się jakieś ważne momenty dla Bronisława Komorowskiego, jakieś ważne wydarzenia, natychmiast wokół mnie robiła się nowa nagonka. W roku 2010, gdy Bronisław Komorowski miał kandydować do urzędu prezydenta. Wokół mnie zbiera się jakby kolejna druga fala, tak? Fala nagonki. Po wszystkich moich znajomych kolegach rozchodzą się maile, w których ja jestem przedstawiany jako malwersant, przestępca, człowiek, który ma miliony, który dorobił się na złodziejstwach i tak dalej. No ci, którzy mnie uratowali, ratowali po wielokroć. Są tu członkowie mojej rodziny, wiedzą, jakie mam miliony, wiedzą, ile razy pożyczali mi pieniądze, żeby moja rodzina miała co jeść. Wiedzą o tym także niektórzy koledzy dziennikarze, wiedzą, z którymi dotąd się jeszcze nie rozliczyłem. Takie miały miliony, ale mnóstwo maili rozsyłanych do moich kolegów. To właśnie wtedy, kiedy Bronisław Komorowski miał kandydować na prezydenta. Kolejne wizyty w prokuraturze, kolejne wezwania, kolejne próby zdyskredytowania mojej wiarygodności. Zawsze w kluczowym momencie to się powtarzało. Gdy był grudzień 2014 roku, Komorowskiego miałem przesłuchiwać. Miałem mu zadawać pytania w prokuraturze. Kolejne wezwania do prokuratury, gdzie mi pani przedstawiła pewien dokument, w którym była zawarta informacja, że nie wolno mi poruszać publicznie szeregu spraw. Poruszenie tych spraw może być uznane za ujawnienie tajemnicy państwowej. A większość tych spraw dotyczyło Komorowskiego. A ja dwa dni później miałem zeznawać, pytać Komorowskiego w sądzie publicznie, tak? Więc taka próba blokady. Zanim w ogóle do tego doszło, tak? Gazeta Wyborcza, 6 artykułów o mnie, dzień po dniu, w tym 2 dwukolumnowe. Oczywiście cały czas uaktywnia się wspaniała postać znana i Czarkowi Gmyzowi, Grzegorz Jakubowski. Wyjątkowy gnój, proszę Państwa. Ja nie używam na ogół takich słów. Nie używam takich słów, bo na ogół staram się mówić parlamentarnie i dbać o dobrą formę, ale jak myślę o tym człowieku, to po prostu, proszę Państwa, nie ukrywam, że ciężko mi mówić inaczej. Człowiek, który od kilkunastu miesięcy, co miesiąc wysyła mi zapytania, to nie są zapytania, to są oskarżenia. Czy brałem 100 tysięcy od jakiegoś oficera WSI? Czy wspólnie w porozumieniu z moimi przyjaciółmi z WSI zamordowałem pułkownika Leszka Tobiasza? I tym podobne bzdury ostatnio wysłał mi kilka dni temu, bo moja książka przebija się do mass mediów, tak? Więc Grzegorz Jakubowski z portalu Tomasza Lisa uaktywnił się. Już nie. Już nie. Już został wyrzucony po mojej interwencji. Znaczy po poziom, ty użyłeś słowa gnój, a ja uważam, że to jest za mało, to jest oprócz tego jeszcze gnida i menda. Rzeczywiście wyjątkowa postać, ale nie chciałem tutaj Wojtkowi przerywać. Nie, proszę Państwa, próbuję opowiedzieć o tym burzeniu układu, tak? Bo o tym mamy rozmawiać.
jak trudno burzyć ten układ. Ilekroć zbliża się jakieś ważne wydarzenie, tylekroć pojawiają się ludzie, którzy w tym układzie są i którzy rzeczywiście tworzą olbrzymią zasłonę. Na pierwszej linii oczywiście Gazeta Wyborcza, w której byłem już wszystkim. Mało jest przestępstw, które popełniłem. No oczywiście Grzegorz Jakubowski, który od wielu miesięcy jest na pierwszej linii. Może jeszcze jedno dodam, gdzie się Jakubowski znalazł w tej chwili, bo to jest istotna rzecz. On został w tej chwili dziennikarzem najwyższego czasu, czyli pracuje dla Korwina. No to jest, bym powiedział, niezwykle ciekawa informacja, której nie miałem, a za którą dziękuję. Ilekroć pojawia się dziennikarz, bo przecież to dotyczy nie tylko mnie, który próbuje robić, pokazywać to, co jest dla tego układu, którego emanacją najwyższego rzędu jest Bronisław Komorowski, natychmiast pojawiają się próby dyskredytowania na gigantyczną skalę. Prokurator Andrzej Witkowski mówił o tym w ten sposób. Nie trzeba człowieka mordować, nie trzeba mordować. Wystarczy odebrać mu wiarygodność. Jeżeli odbierze się wiarygodność, to cóż ważne są ustalenia człowieka pozbawionego wiarygodności, tak? To jest tak naprawdę clue, o to się tak naprawdę to wszystko toczy. Po to są te kłamliwe artykuły, po to są te napaści, po to są te ciągłe wezwania do prokuratur, po to jest to niszczenie wiarygodności. To wszystko, proszę Państwa, dzieje się na naszych oczach. Ja wierzę w to głęboko, że ta książka, z którą do Państwa przyjechałem, Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, której nic nie mogą zarzucić, bo tam każde zdanie jest prawdą. I za każdą z tych stron biorę, proszę Państwa, odpowiedzialność. Dlaczego Bronisław Komorowski pozwał pana Hoffmana za jedno pytanie, a mnie nie pozywa? Powinien mieć 400 procesów za każdą stronę. Ale nie mam. Jest jakiś powód. Więc jeżeli państwo... Pułkownik Leszek Tobiasz wszystkich nagrywał. Mówił, że spotykał się ze mną wiele razy, rozmawialiśmy o korupcji. Nigdy mnie nie nagrał, bo mówi, że mu sprzęt nawalał, bo mówi, że zapominał tego sprzętu. Miałem podobno takie szczęście, tak? Człowiek, który chodził z aparatem nagrywającym pod prysznic, mnie nigdy nie nagrał, a twierdzi, że spotykaliśmy się wielokrotnie. Opisuję w tej książce związki Bronisława Komorowskiego z oficerami służb tajnych. Opisuję jego dziwną rolę w prywatyzacji telekomunikacji polskiej. Jak dopuścił do tego, że bardzo ważne dla polskiej obronności systemy łączności znalazły się pod nadzorem rosyjskiej firmy GTS. Opisuje różne dziwne spotkania Bronisława Komorowskiego z różnymi dziwnymi ludźmi. Z ludźmi, którzy częstokroć byli przestępcami. Albo z ludźmi, którzy, jak wszelkie dane na to wskazują, mieli związki z oficerami GRU. W tej książce to wszystko Państwo znajdziecie.